Gabinetu Prezydenta Kołobrzegu. Witam Państwa, Robert Dzięba i nasz gość, Janusz Gromek, Prezydent Miasta. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, pierwsza sprawa, którą mam tu zapisaną, jako tego tematu nie ruszaliśmy, zostawiłem go specjalnie na spotkanie z Panem. Duże zainteresowanie w związku z przesłuchaniem Pana po informacji najprawdopodobniej, nie wiem, czy do prokuratury, czy do policji, bo trudno mi powiedzieć, Krzysztofa Plewko. Nawet nie wiem w jakiej sprawie, ale duży szum wczoraj się zrobił, radni do mnie nawet dzwonili, prezydent będzie przesłuchiwany. Co to będzie? Mówię, to będzie kilku urzędników. Włącznie pani sekretarka będzie jechała do Szczecina, tak. Dlatego że protokół jakiś tam podpisała, bo protokołowała. A jedziemy na policję chyba, tak, na policję. Ja mówiłem do prokuratury, ale na policję jako świadek jadę i pozostali też ode mnie. A dotyczy to sprawy doniesienia radnego Plewko na innych radnych z Rady Miasta Kołobrzeg. W celu pozyskania chyba korzyści finansowych, czy no tak, korzyści finansowych, a uszczegółowiając to idzie o sprawy zmiany planów przestrzennych w mieście Kołobrzeg. I tyle na ten moment mogę powiedzieć. No, ja rozmawiałem z radnym Plewko i Plewko wymienił tam nazwiska, gdzie mówili o jakichś, no nie o jakichś, o pieniądzach mówili. No to ja to. To, co wiem, to powiem i to wszystko, co mogę na ten temat, także ja nie w kategorii sensacji. Ja wiedziałem, że będę tam w pewnym momencie jako świadek, bo w tej sprawie no wiele mogę powiedzieć na temat wniosków, planów, kto składał, jak to się dzieje i tak dalej. I to jest normalna procedura, że składa wniosek wnioskodawca, przychodzi do prezydenta, prezydent analizuje, przekazuje do wydziału, wydział analizuje, później jest to wyłożenie planu, gdzieś tam badanie tego. To jest bardzo długa droga. Ja wątpię, żeby ktoś się bawił w jakieś sprawy korupcji. Ja myślę, że radnego Plewkę wpuścili w maliny. Ale nie się tłumaczy Plewko, to jest jego problem. To teraz ma sprawę w związku z tym. Panie prezydencie, sprawy myślę bardziej ważne i interesujące mieszkańców Kołobrzegu. Niestety. Każda sprawa inna jest ważniejsza jak te bzdety radnego Plewki. Panie prezydencie, kotwica Kołobrzeg niestety spadła, bardzo żałujemy tego. Oś nic nadziei jeszcze no, jest. No wiemy, że jest nic nadziei, bo to jest sama sytuacja co dwa lata temu. Wczoraj rozmawiałem z prezesem, rozmawiałem z działaczami, z moimi współpracownikami. No pewne, ja myślę, że zmiany nastąpią 27 na Walnym. Zgromadzeniu wszystkich członków kotwicy piłkarskiej. Trzeba trochę młodości chyba dopuścić. Trzeba podziękować panu prezesowi. Jeśli ktoś uważa inaczej, to jest jego myślenie, ale wiele lat pracował społecznie, a już nie mówi, ile swoich pieniędzy też pakował. To jest taki człowiek, który oczywiście też popełnił błędy. Każdy popełnia, też popełnia błędy. Ale na pewno więcej włożył, jakby wziął złotówkę. To jest, jestem pewien w 100%. Tak, oddany kotwicy i dalej będzie starał się pomagać kotwicy. Co do składu trenera, to na razie wolne mają przyjechać 26, a i to już nowy zarząd, nowy prezes, jeśli wybrany zostanie, będzie funkcjonował. A poczekamy jeszcze na te ruchy tam tego zielonego stolika, bo ten zielony stolik to teraz tak chodzi tam, nie? Bo nie wiadomo jak to z Ekstraklasy ruch, gdzieś tam Olsztyn problem, gdzieś tam następne drużyny. A jeśli trzecia liga, to też będę chodził na trzecią ligę, bo kocham swoją kotwę piłkarską. Trzecia liga to też, jak to ktoś mówi, a jeden z radnych powiedział, który się nie zna na futbolu. No muszę mu powiedzieć, że się nie zna, nie? Taki wysoki. A mówi, no ale z kim my będziemy grali, z jakimiś wiochami? No przecież tam gra Bydgoszcz, tam gra Toruń, tam gra Poznań, tam gra Gdańsk, Gdynia gra, no przecież duże miasta grają. I niech nie obraża, jak się nie zna, ale powiedział to, co powiedział i trzeba będzie dalej układać z powrotem jakby sprawę awansu, choć problem nadal się składa do jednego, finansów. Była Polonia, 4 miliony budżetu i nic miasto nie daje. Teraz w Olimpii Elbląg budżet o wiele wyższy jak Kołobrzeg. A ten budżet tutaj u nas się składa tylko właściwie miasto, bilety, sponsorzy.
To jest no, 1/5 tego, co powinni zebrać działacze, ale no, nie ma tych sponsorów, bo nie ma ludzi, którzy tak kochają futbol, są takimi zapaleńcami jak w innych miastach, gdzie kocha futbol i przeznacza niemałe środki na to, tak jak Brugbet. Przecież żeby nie ten, jego żona właściwie, nie była miłośnikiem piłki nożnej, to by nie przeznaczał tych swoich milionów na Brugbet, nie budował stadionu, żeby ta drużyna grała. Jakby tu był jeszcze sponsor na poziomie gdzieś 500 000, choć poseł Hoc i radny Calebisz obiecali i na kotwicę koszykarską, i na kotwicę piłkarską pomoc finansową. No czekamy na to, kiedy to będzie. Panie prezydencie, jasne. Natomiast wiemy doskonale, jaka jest sytuacja finansowa Kotwicy. Niezmienna de facto rzecz biorąc od kilku sezonów. Gdyby nie miasto, to tego zespołu by nie było. To na stadionie by rechotały żabki, no, ale dobrze, to nie o to idzie. No właśnie, ale z drugiej strony no, mamy tam konflikt. Wczoraj mówiła o tym radna Zielińska, że jest konflikt między kibicami a zarządem. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Wskazywał na to również i prezes, bo co jego trzeba mu oddać. Nie można krytykować nikogo w czambuł, bo to jest bez sensu. Do niczego nie prowadzi, ale de facto rzecz biorąc no, coś z tym fantem trzeba zrobić, bo nie może być tak, że kibice krzyczą i odchodzi trener, czy zmienia się trener, kogoś gdzieś tam się szuka, zarząd jest głuchy na pewne rzeczy. No, no sam pan wie, jak to wygląda. No. Ja jestem kibicem też, ale jeśli trzeba, to i poklaszę, jeśli trzeba, to i krzyknę. Nawet niekiedy mnie wstrzymują, bo mówią hamuj, hamuj trochę, ale jestem kibicem też takim zawziętym i kochającym moją Kotwicę. Tamtym kibicom z drugiej strony mogę podziękować za wiele momentów wspaniałych kibicowania, ale też są ich zachowanie jest naganne, na przykład palenie rac. I za to skutki finansowe ponosi klub, inaczej miasto. Musimy płacić za to. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak było z trenerem Tworkiem? Pogonić go, wygonić go, no a teraz mówią szkoda Tworka. No tak zawsze jest. No, z tymi kibicami to jest tak różnie, a jeszcze jak jadą gdzieś tam kilkaset kilometrów i jedną połowę tylko są, a później już idą, ale odwracają się plecami, to ja nie mówię tylko o naszych kibicach, o innych. I chcą decydować, to proszę niech wezmą tą Kotwicę, stadion będą mieli, będzie utrzymywali ten stadion, kosili ten stadion, ciepło dostarczali, niech poprowadzą tą Kotwicę, proszę bardzo. To nie jest takie łatwe, panowie. Okej. Okay. Panie prezydencie, kolejna sprawa, absolutorium. Sesja, jedna z sesji czerwcowych musi być temu absolutorium poświęcona i pan już, że tak powiem, ja liczył? Ja dawno powiedziałem o jednym, że absolutorium powinien udzielać lub nie udzielać Rio. Rio tą ocenę robi, bo co? Absolutorium, no tak. Tak to bywa. Budżet pozytywnie, absolutorium dla prezydenta negatywnie, bo nie lubimy go, bo tamto. Oczywiście będą mi wytykali, jak to co roku, a to to, a to to, a to tamto. No nie ma idealności w takim urzędzie, nie ma w żadnym urzędzie. I będę oczywiście rozmawiał z radnymi na ten temat, ale nie będę, tak już powiedziałem, się skamlał, absolutnie, bo już wiem, że na przykład jeden powiedział, no ja udzielę za budżet oczywiście pozytywnie, ale absolutorium nie, bo tamto. Powiedziałem, sorry, twój wybór. A jeszcze raz mówię, to się nic takiego nie stanie. No, to będzie też ocena radnych i miasta za absolutorium, bo to pójdzie w eter. O fajnie, w tym Kołobrzegu jednak jest tam spokój, rozwija się, buduje się. I tak. A jak nie będzie, to znowu gdzieś tam 2-3 dni się popisze. Coś w tym Kołobrzegu jest. Co u tych radnych jest? Bo też ocena radnych jest. A zobaczymy 29. Ja bynajmniej przypomina sobie o tym absolutorium dzisiaj, jak był redaktor chyba jeden, już tu Banaś i pan, o tym, że będę miał absolutorium, bo dla mnie są ważniejsze sprawy jak absolutorium. To panie prezydencie, to jeszcze jedna kwestia. Heinrich Martens, ogrodnik miejski i plac w Kołobrzegu miał być nazwany, a radni jednak troszkę się no, powstrzymali od głosowania za pana propozycją. To już kilka lat temu taka propozycja była, to jedna z radnych, której już nie ma, bardzo negatywnie się odnosiła. Co tu Niemiec nam będzie? Ale to przecież on tworzył ten Kołobrzeg jako ogrodnik, tak? Bo to trzeba tak powiedzieć. I teraz taka uchwała znowu wpłynęła na wniosek czyjś tam. I jeśli ja się podpisałem, to znaczy, że jestem pozytywnie nastawiony do tego. Zdziwiłem się, że to zostało zdjęte czy odrzucone. No przecież Niemcy to są naszymi sąsiadami. Oczywiście ktoś może mieć żal historycznie, ale
proszę spojrzeć, Polska ile ma korzyści z tego, że mamy naprawdę dobre w tej chwili kontakty, stosunki z Niemcami, poprzez to, że jako główne państwo finansowe w Unii Europejskiej, ile my czerpiemy z tych pieniędzy, ilu turystów przyjeżdża niemieckich, z tego się bardzo cieszę, choć niektórzy gdzieś tam w Polsce mówią, że jestem z Kołobrzegu, to słyszę takie głosy, o ilu tam Niemcy, no i co, my ich lubimy, około 150 tysięcy ich tu przyjeżdża w roku, ludzie mają pracę, podatki, także to jest bardzo ważne. I dlaczego nie dać tego plac, ten plac miał otrzymać imienia Martensa, to pytać się indywidualnie dla tych, co głosowali negatywnie, dziwię się tylko. Panie prezydencie, jeszcze krótkie podsumowanie. A pan osobiście, proszę. Ja jestem za. Ja jestem jak najbardziej za, uważam, że to jest pan na pewno w pełni słuszna rzecz. Poznał historię tego ogrodnika i duże zasługi ma dla Kołobrzegu. Zgadza się? Dobrze. Z jednym z najbardziej rozpoznawalnych postaci, jeżeli idzie o ekologię i zieleń kołobrzeską. Panie prezydencie, Dni Kołobrzegu, podsumowanie. Bardzo fajna pogoda przede wszystkim wyszła. Dużo turystów przyjechało. Bardzo fajny przemarsz od ratusza do portu, wiele imprez, wiele spotkań, orkiestry przygrywały nam, Kasia Kowalska na scenie przed latarnią grała, także od wielu lat udane Dni Kołobrzegu i tym razem też uważam, że bardzo pozytywne i ten targ solny hanseatycki, bardzo ciekawy, bo można było się o COVID napić i miodówki, jakiś tam placek i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, i zobacz, jakie rzemiosło. Parowóz jakieś... w porcie? Parowóz w porcie i uważam, że tylko podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli, kołbrzeżanom, turystom, czasowiczom i organizatorom. Oczywiście i z ramienia Urzędu Miasta, i szkół, bo bardzo dużo młodzieży brało szkoły, przedszkola, rodzice. Dziękuję wam serdecznie za udział w tym naszym święcie, naszym bardzo ważnym święcie. A dziękował prezydent Janusz Żomek. Ja dziękuję za spotkanie i kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.